Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Weekend Z, holenderskie miasteczko, w którym rozgrywa się bardzo silny turniej szachowy z udziałem mistrza świata Magnusa Karsena, ale gra też dwóch Polaków, Jan Krzysztof Dudar oraz Radosław Wojtaszek. Dzisiejsza partia będzie rozegrana pomiędzy Andrzejem Esipienko, 19-latek z Rosji, który jest uważany za wielką nadzieję tegoż kraju, jeśli chodzi o szachy. Wielki talent, zbliża się dużymi krokami do 2000 700 rankingu, no i właśnie gra partię z mistrzem świata Magnusem Karlsenem. Przejdźmy, moi drodzy, od razu do rzeczy. E4 rozpoczął tutaj młody Rosjanin, C5 ze strony Mistrza Świata. W tym turnieju Magnus Carlsen często zagrywał E5, no i grał takie równe pozycje, które się często remisami kończyły, a więc postanowił chyba C5 zagrać, żeby przełamać tę pasę remisu i zagrał C5 dosyć agresywny. Oczywiście debiut, skoczek na F3, D6, posunięcie D4 do centrum pionkiem. Wybicie, wybicie skoczkiem jak najbardziej. Skoczek na F6, atakujemy oczywiście pionka. Skoczek C3 z obroną tego pionka i posunięcie A6. No i widzimy, moi drodzy, Magnus Carlsen wybiera y, wariant Najdorfa, uważany za y, bardzo trudny wariant, ale też taki, który daje duże możliwości y, czarnym, właśnie, żeby walczyć już od samego początku zwycięstwo. Y, no i tutaj trzeba y, przyznać, że odważnie i słusznie zresztą to też. Poza tym Magnus Karsen, mówiemy no wiemy wszyscy dobrze jak liczy warianty fenomenalnie. Goniec na E2 zagrywa po prostu tak sobie teoretycznie normalnie tutaj białe. Białe sobie w ten sposób wyprowadzają kolejną figurę i E6. E, oczywiście jest kilka możliwości w tym momencie rozegrania dalszej partii posunięciem na przykład E5. E, w ten sposób również można zagrać G6. Też się spotyka, no ale E6 e, to w duchu właśnie Najdorfa. W ten sposób gramy. Ustawiamy tutaj tak zwane tak zwanego jeżyka, nie pozwalając tutaj wejść na te pola centralne. Pionki ładnie to kontrolują. Goniec na E3 ze strony białych, goniec E7, no i G4. Moi drodzy, widać tutaj agresję ze strony białych. To też jest na pewno fajne, bo partia nabiera rumieńców i jasny sygnał. Zresztą ten ruch jest również jednym z teoretycznych posunięć w wariancie Najdorf. tych wariantów jest w ogóle w sycylijskiej, jest bardzo dużo wariantów, a w Najdorfie również jest strasznie dużo odgałęzień, które trzeba poznać, aby grać to perfekcyjnie. Znaczy trzeba, no można poznać, oczywiście. G4 jest takim ruchem, który mówi mi, że mówi nam, że idzie pionek na G5 i H4 i będziemy chcieli atakować tutaj skrzydło królewskie, jeżeli czarne oczywiście zrobią roszadę, ale ten atak i tak się zaczyna mimo tej, braku tego roszady, braku roszady B5 ze strony czarnych. No szachy mówią nam, że jak gramy G4 to trzeba odpowiadać na drugim skrzydle, tak też gra Magnus Carlsen, sprawa normalna, G5, od razu Puszcza tutaj ten pionek, wici na polu G5 i atakuje skoczka. Oczywiście, jeszcze cofnę na chwilę, można próbować, próbować, próbować grać H6, ale to zawsze jest taki punkt zaczepki. A również teoria, w której nie będziemy się zagłębiać. Mamy takie, taką pozycję skoczek na D7. Jest to ruch oczywiście dobry, nie wracamy na G8 absolutnie. Tutaj skoczek ma jakieś lepsze już perspektywy gry, ale to jest też teoria, moi drodzy. I posunięcie A3. A3 nie pozwala zagrać B4 bo ten skoczek no, niewygodnie by się czuł pewnie niż na C3, tam na A4 za bardzo się nie chce grać, no ale właśnie pojawia się opcja, że tutaj jest bicie pionka. Tak też się dzieje. Moi drodzy, w Sycylu białymi nie jestem jakimś tutaj specjalistą, ale skoro arcymistrzowie w dziesiątym ruchu w ten sposób grają i białe oddają pionka, to coś jest na rzeczy. To znaczy, teoria po prostu, przygotowane warianty, przygotowany debiut oddajemy pionka, ale tak sobie to tłumaczmy, że tutaj po prostu linia G zostaje otwarta i. Opcje ataku na punkt G7, szczególnie jak czarne zrobią ruszadę, wydają się bardzo perspektywiczne. W tym momencie Hetman zagrał na D2. No i tutaj Magnus Carlsen od razu wymienił te gońce. Można było oczywiście wrócić spokojnie gońcem bez problemu, ale redukcja figury następuje. No dobra, czarne mają figurę więcej. Przepraszam, no pionka więcej, ale tutaj popełniłem gafę. Pion więcej, ale to jeszcze nie oznacza, że jest przewaga czarnych. O dziwo silnik szachowy, moi drodzy, pokazuje no, taką małą przewagę białych, mimo straty piona, więc to też jest coś na rzeczy. Za cenę właśnie piona białe mają szybki rozwój. Ku zaskoczeniu moim e, i pewnie wielu komentatorów, moi drodzy, Hetman H4 zagrał Magnus Carlsen. E, no, moi drodzy, mnie uczono e, grać w szachy, że jak e, gramy debiut, no to wyprowadzamy lekkie figury, a Hetmana zostawiamy na końcu. Oczywiście zda zdarzają się wyjątki, no ale to chyba nie jest dobre posunięcie Mistrza Świata, bo ten ruch tak naprawdę nie, nie widać, co on wnosi. No wprawdzie tutaj na F2 wiąże, tutaj na E4 lekko patrzy. Może czarne myślały sobie, że po wieża G1 po prostu zbije pionkę na H2. Może w ten sposób Magnus Carson zagrał, zagrał i myślał, że wystraszy tym młodego Rosjanina, ale absolutnie tutaj się niczego białe nie obawiają, grają twardo wieża G1. I teraz moi drodzy w partii poszło G6, ale czy można tego pionka na H2 zbić? Otóż teoretycznie można, ale pozycja tutaj białych jest w tym momencie fantastyczna. Są dwie fajne opcje, można oczywiście wybić na G7, ale myślę, że długa roszada jest również atrakcyjna, dwa piony mniej, tu na przykład po Hetman H6 gramy białymi F4 fantastyczny, szybki, ultra rozwój figur białych, a czarne tak naprawdę zagrały skoczkiem i hetmanem, no nie licząc oczywiście pionków, no dwie figury zagrały i tutaj inicjatywa bardzo, bardzo spora, co można grać dalej, no próbować pewnie wieża H1, wieża G1 atakować hetmana i jakieś tutaj kontry w centrum czasem skoczek D5 jest takim fajnym motywem w obronie sycylijskiej. no warto zwrócić na to uwagę, no tutaj Carlsen postanowił, Carlsen przepraszam, postanowił em, za właśnie zagrać G6 stw stw stwierdził pewnie, że wziął jednego piona, po co ma brać więcej. No zresztą Mistrz Świata, no nie muszę mówić, że jest doświadczony, bo to jest oczywiste. Y... No ale Hetman H4 mimo wszystko jakoś mi się nie podoba. Nie wiem, co to za posunięcie. Jak y ktoś wie, to dajcie znać bo w komentarzach, bo nie rozumiem. Dobrze, moi drodzy, tutaj e białe zrobiły po prostu roszadę. Hetman wrócił na E7, no właśnie. I to, i to wydaje się, że po prostu przyznał się Carlsen do błędu. Zagrał na H4 i wrócił na E7. Dziwnie to bardzo wygląda. W tym momencie po Hetmanie 7F4 ze strony białych, naturalna sprawa, goniec B7, król B1 to jest bardzo fajne posunięcie profilaktyczne. Często w dłu po długiej roszadzie król B1 się zagrywa, żeby tam w przyszłości nie było jakichś szachów ewentualnych, wymian Hetmana w tym momencie, i skoczek zagrał na C6. Okazuje się, że ruch rozwojowy jest ruchem bardzo słabym. E, można sobie teraz film zatrzymać i poszukać dobrej odpowiedzi dla białych, moi drodzy. Jak ktoś znalazł teraz fajną taktykę, to naprawdę wielkie gratulacje. No myślę, że osoby doświadczone w tych strukturach znalazły to dosyć szybko. Skoczek zbił, pionka na B5. Piękne uderzenie, piękne i dojrzałe, ale też proste zarazem, bo tak. No jak bije, oczywiście tutaj, no tak w partii poszło. W zasadzie, jak tutaj skoczek zbije na D4, to skoczek odbija, i tu się wszystko no, trzyma. Hetmanem można odbić, zaatakować stępem, i tutaj na D6 jeszcze wisi. z szachem, skoczek na D6, no, koniec partii tutaj byłby bliski. No, tutaj Magnus Carlsen odbił na B5 i Skoczek nie odbił pionka, chociaż to się wydaje ciekawe, bo potem tutaj można, ale na C6 jest bicie, Goniec wybija i Hetman na C3. Zauważmy, dwie figury są pod biciem i białe odzyskują jedną z nich. Oczywiście wie, że trzeba zachować Roszada ze strony Mistrza Świata i Hetman wybił na C6. Okazuje się, że oddanie pionka w debiucie jest... No niezwykle, czy okazało się, że y, było y, słuszne, y, bo tutaj teraz przewagę pionków mają 2,46, 2,46, a najmocniej przepraszam, no jeszcze nie mają przewagi pionka. Białe, ale już na to się zanosi, bo jest atak tutaj podwójny. No, i tak naprawdę nie wiadomo, co grać tutaj czarnymi. No, nie ma obrony przed D6 i B5, więc tutaj Carson zagrywa D5. Takie już troszkę desperackie posunięcie. Ale tu Rosjanin no, po prostu bije. Jeżeli byłoby na przykład bicie na D5, no to moi drodzy, goniec bije na B5 i myślę, że przewaga piona. Trzy pionki prawie wolne. No, i tutaj król bezpieczny. Wprawdzie otwierają się linie, ale konkretne działania, konkretne liczenie. I myślę, że wygrana partia Białych bez problemu. Carlsen zagrywa wieża FC8, szuka, szuka opcji tutaj aktywności figur, to jest zrozumiałe, ale jest piękna odpowiedź Białych, moi drodzy. Piękna odpowiedź, posunięcie D6. Posunięcie D6, no jeżeli będzie bicie Hetmana, to bijemy tutaj i nie wiadomo, jak bronić skoczka. No tutaj napór jest ogromny przede wszystkim na punkt B5 i na D7, więc no partia byłaby również szybko, myślę, że zakończona. Hetman zagrał na D8, no i Hetman wybił na B5, po prostu wziął kolejnego piona i teraz widzimy dwa pionki przewagi po stronie białych, bierze C na B8. Ok, tutaj zauważmy, że te wieże są aktywne, owszem, ale czy uda im się coś tutaj konkretnego zadziałać? Zobaczmy. Oczywiście można zagrać Hetmanem na D3 w tym momencie, aby bronić punktu A3, bo grozi bicie wieżą na A3, ale też skoczek wtedy wskoczy dosyć groźnie i szybko z na C5 i na A4. Tutaj Rosjanin gra bardzo dokładnie, moi drodzy Hetman na C4. Bardzo dobry ruch, silniki oczywiście podpowiadają, żeby grać z hetmanem na d3, to jest takie ludzkie, fajne zagranie. No oddaję tutaj um, pionka jednego za cenę wymiany hetmanów uproszczenia tej pozycji. No jak się białymi uprości pozycję, to e, się po prostu łatwiej tę pozycję gra. Hetman zagrywa na e8, absolutnie nie ma wymian. E, I wieża g5, bardzo dobry ruch moi drodzy, ta wieża chce pomóc przede wszystkim na piątce. Zagrać gońcem na B5, może zagrać wieżą też na B5, żeby spróbować zredukować figury. To jest, myślę, że słuszna uwaga. No, prosty plan białych. No cóż, to innego można więcej grać, jak nie wymieniać figur, gdy się ma przewagę. Wieża zagrała na A4. I moi drodzy, teraz okazuje się, że bardzo kuszącym ruchem jest goniec B5. W partii nastąpiło inaczej, ale zastanówmy się, bo pewnie wiele osób się zastanawia, co będzie po goniec B5. A ja podczas transmisji na żywo również zastanawiałem się, co jest po goniec B5, bo atakuje, goń, atakuje wieżę, atakuje skoczka i nie wiadomo, jak się bronić, ale. Ten ruch jest praktycznie przegrywającym ruchem. O dziwo! No tutaj Magnus Carlsen zastawia takie pułapki, no, ostateczne jakieś tam opcje, żeby spróbować jednak się wykaraskać z tej trudnej pozycji. Tu okazuje się, że bicie jest po prostu na B5, wieża odbija i Hetman A8 zostawiając skoczka w spokoju no, pod biciem, ale tu grozi mat w jednym ruchu, więc trzeba, było na, trzeba by było na przykład grać w taki sposób. Król 1 no, ale zwierzę A1 i tutaj się robi po prostu spora inicjatywa. Hetman G2 znowu z szachem, król na C3, moi drodzy, i wybijamy wieżę. No teraz tak, jak nie weźmiemy skoczka, to mamy figurę mniej, no więc trzeba wybić skoczka. I teraz tutaj mogłoby nastąpić bardzo dobre profilaktyczne posunięcie. Zauważmy, że król jest nieco odkryty i ma problemy, a ciężkie figury na odkrytego króla to zwiastują jedynie kłopoty. Król G7. Sprytny ruch, który nie pozwala tutaj dawać szacha i szybkiego pionka, chociaż ten pionek i tak nie dochodzi. Zawsze dajemy szacha królowi. No ale po tym ruchu, na przykład, Hetman mógłby zagrać na C7, e, Hetman F3 z szachem, król B4. Tutaj sprzątamy pionka z tempem, król C5. No taki ruch pokazuje, bo na przykład jak król by zagrał w tę stronę, no to można zbić e, na przykład wieżą na D6. E, no i nadal tutaj czarne żyją, nawet są nieco lepsze. W ocenie silnika, no te pionki ciężko tak doprowadzać szybko do góry. Po prostu król ma problemy, gdyż jest no, jak już wspomniałem, odkryty. Jeżeli król c5, wieża d5, sobie gramy z szachem, król b6, no i tutaj na d6 zbijamy, król powiedzmy na b7 i hetman e4 i tak dalej, moi drodzy, ta pozycja jest po prostu już wygrana dla, dla czarnych. Cały czas Powtórzę się, że te pionki nie mają racji bytu, żeby tak łatwo tutaj dojść, a można już się zająć, powiedzmy, redukcją tego piona i tam próbować na przykład pionki udać do, do góry. No, w, tej, w tamtej pozycji, co, co była, a dokładnie w tej, jeśli Carson miałby opcję być w takiej pozycji, to myślę, że brałby w ciemno bez problemu. Moi drodzy, tutaj Rosjanin gra bardzo dokładnie, wieża A5. Bardzo ładny ruch, który chce wymienić wieżę. Wieża A na B4 no Nie można wymienić czarnymi, im mniej wymian, tym jakieś szanse się pojawiają. B3 po prostu i wieża czwórki na B7. Hetman po prostu wrócił na C3, jeszcze z asekuracją pełną, pionka, chociaż tutaj bicia nie było absolutnie żadnego wieżyczką. Hetman zagrywa na D8, goniec na F3. Bardzo ładny ruch. Po prostu atakujemy. Wie, że to są zresztą już proste ruchy białych wbrew pozorom, ale młody Rosjanin tutaj Andrzej przepraszam, Andrzej Pienko. no. Grał bardzo uważnie, no na pewno dużo stresu go kosztowała ta partia. Ja nie wiem, czy on y, pierwszy raz w życiu nie gra partii klasycznej z Magnusem Karsenem. Bieża zagrała na B4, moi drodzy, i Hetman znowu na C7 z motywem wymiany. No jak tutaj się wymieni i Pionek stanie na C7, partia się wygrywa sama, gdyż skoczek podwisa na samym końcu. Hetman zagrał na F6. Y, no i teraz. Y, Widzimy, że tutaj Karlsen jeszcze planuje poświęcić wieżę na B3, otworzyć króla i go no, zamatować. Prawdopodobnie tutaj bardzo bezpiecznie gra Rosjanin. Wieża A8 wymienia ciężką jedną baterię, a jak wymieni już jedną wieżę, to tutaj poświęcenia nie będzie absolutnie. No, nic nie pozostaje innego jak wymienić czarnymi, i go nieco wymienia. Hetman zagrywa na F5. To taka ostatnia deska ratunku Carlsena, gdyż grozi bicie tutaj na B3. Można było tutaj bardzo fajnie partię no, wygrać dosyć szybko. Hetman C, C8 z szachem. No i teraz tak, skoczek na F8 musi zagrać. Skoczek już jest wyłączony z gry i zaraz D5 tutaj, D7 można grać. Nawet w tym momencie, moi drodzy... Gramy D7, bicie na B3 i dokładnie trzeba policzyć, czy nam tutaj figury krzywdy nie zrobił Król A2. Okazuje się, że wszystko się tutaj broni. No i powiedzmy, takie posunięcie wieża B6 można zagrać, żeby próbować dać mata białemu królowi, ale powierza B6, uwaga jeszcze raz zaznaczę. Bijemy na F8 z szachem, król odbija, dorabiamy Hetmana z szachem i bijemy na końcu wieżę z ogromną przewagą materialną, chociaż, no może przestawię, wieża B6, tutaj, tutaj szach, um, król G7 nie ma wyboru, bicie. Na końcu jest oczywiście bicie na C2, ale tutaj mamy z szachem, z szachem zasłonę, więc totalnie wygrana pozycja by była po d7 i biciu król a2 wieża mogłaby zagrać na przykład też na b4 i po tym ruchu po prostu dorabiamy hetmana i liczymy na to, że nie będzie wiecznego szacha, zobaczmy, zobaczmy tutaj hetman ładnie broni, ale po wieża na przykład a4, król b2 hetman b5 mógłby szacha tego wykonać, król c1, wieża a1 tu jedyne ruchy białych i zauważmy, że po takim ruchu już król e2 szachy legalne się tak naprawdę kończą, wprawdzie widać tu jeszcze jakiś jeden szach, ale już hetman Idą e, z pomocą tutaj i osłaniają białego monarchę. E, moi drodzy, tak nie poszło. Tutaj Rosjanin zagrał, no tak myślę, że no, bał się po prostu, chociaż nie wiem, czy widział ten ruch. Pewnie tak, ale może coś mu nie pasowało, może bał się tych komplikacji. Król ba B2 zagrał po prostu, wieża B5, Magnus Karsen zagrał. W sumie nie wiem już dlaczego. E, tutaj e, pos poszło bicie, wieża C5, no to już widzimy, dlaczego chce. Zbić, ojejku, na C2. Chcę zbić ostatnią tutaj figurą i jeszcze próbować tego króla zamęczyć, ale wieża C. Jeden bardzo bezpieczny ruch. Hetman zbił na F4. Szach, król G7, D7. Moi drodzy, i wielki Wiking z Norwegii poddał partię. No, wielki sukces. Andrea Esipienko, wielkie gratulacje. No, niestety, będąc mistrzem świata, musimy się z tym liczyć, że kiedyś też te potknięcia następują. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.